a przejdziemy sobie tam dalej. No, rozumie pani, no. Tutaj przejdziemy tędy sobie. Niech się pani nie wywróci z tym projektorem, no. Ja tu się bardzo dobrze czuję, jak u siebie w domu, bo tu wszyscy mnie znają. Wszyscy. Tu, co na portierni jest, to pani Monika, to wszyscy mnie tu znają. Ten Jasio tutaj jest, jesteśmy na tej, wszystko, no, super tu mam, no. No trzeba trzymać coś, jakieś, mi pani, no, koleżeństwo, bo ja już nie mam nikogo, co będę gadał tam z ulicy, z kim będę gadał. Teraz nie ma co tam podchodzić, ręki podawać, nie wolno. No, ja do mieszkania nikogo nie wpuszczam, nikogo absolutnie. Byli tam z paczkami u mnie tego, ale stanęli przed drzwiami. Ja mówię, wejdź, zobacz, jak ja mieszkam. No. Powiedzieli, że ciściutko. Pan Janek, ten mechanik, co tutaj robi, też był u mnie. Zakładał mi żyrandole, zakładał mi firanki, te kinkiety zakładał mnie. Także dużo mnie tutaj pomogli w życiu. No. Bardzo ładnie jest to. Latem to jest piękniej. Tam jest ogródek, można sobie tam coś robić, sadzić warzywa. Prawda? No a później każdy sobie co posadzi, to sobie bierze do domu to. No, a ja to nie biorę, ja to zostawiam tam do garka, rzucą i koniec. No. Ale i pomidorki, i kapusta, i to, i tamto. No różne rzeczy są. Także, że ciekawe jest. Ja tu przychodzę z domu, z chęcią idę tutaj, bo ja nie mam już nikogo. Moje marzenie kiedyś było, żeby zostać największym tenorem na świecie. Ojciec się uczył u Kiepury, Jana Kiepury, to z Sosnowca. Później jeździł na wyścigach żużlowych i to chciałem objąć wszystko, no, te wszystkie. Ale później złapał mnie na papierosach w ubikacji, miałem chyba 16 czy 17 lat i mówię, co ty robisz z gęby komin? Ja mówię, jak to, tato? To ja cię uczę z piebu, jajka ci każę pić, żebyś miał tu czemci oddychać przeponą, a ty palisz papierosy? No, zawołał mnie do samochodu i mówi tak, mówi, no masz tutaj 4 paczki papierosów sportu, bo kiedyś był sporty, mówi, wypal jeden po drugim. No ja tak paliłem, no, aż mi się żygać chciało i cały miesiąc czy 2 miesiące przestałem palić. Ja w każdym kinie w Śródmieściu pracowałem. A które było ulubione? Relaks, bo to 70 pięknie, jak Złotomakieny, Spartakus, to było cudo. No, jeszcze aktorzy byli, Gregory Peck był. I był ten, jak on się nazywa, co grał z Spartakusa, Kirk Douglas był, ze swoim synem Michaelem. Jeszcze kwiaty mu wręczaliśmy, wszystko, taka duża widownia przecież to jest, to piękna. Nie, ja jestem taki człowiek, że ja sobie dam radę, tu pójdę, tam pójdę, tu. Jak starałem się o mieszkanie, to poszłem, w jedno miejsce poszłem, później do drugie. Nie pasowało od razu, bo piękne, mam wodę centralne, wszystko ciepłe, natryski, wszystko mam. Mniej więcej nic nie potrzeba, tylko aby zdrowie było. I mnie ten wirus nie złapał. Żeby mieć na co popatrzeć, że to żyje. No, to zadowolenie jest po prostu, że do kogoś człowiek przytuli. Tak jak kota, to usiądzie na wersalce, czy na fotelu usiądzie, coś przytuli go, porozmawia z nim tego. No jakieś inne życie jest takie, że człowiek nie jest sam. Ja do obrazka rozmawiam, wie pani? Mam obrazki, ja mówię, ja nigdy nie jestem sam. Tutaj jest taki, wie pani, taki co, liście składamy, to wszystko jest, no. A tutaj mamy, rozumie pani, cały ogródek. Tutaj wszyscy, kto ma chęć, to może tutaj sobie przyjść, posadzić coś. Tu przeważnie warzywa się sadzi tutaj.